To jest Stan Wyjątkowy, program z nagrodą publiczności w konkursie Podcast Roku 2023. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w słuchowisku politycznym Stan Wyjątkowy. Pani redaktor Beata Lubecka. Dzień dobry, dzień dobry. Znakomita dziennikarka LTZ dołącza do ekipy. Ojej, to od razu tak naprawdę, na dzień dobry. Drodzy Państwo, oczywiście, że tak. Innych kandydatek do stanu wyjątkowego być nie mogła. Nasza nowa prowadząca, witaj Beato, raz jeszcze na pokładzie. Dla tych z Państwa, którzy nie słuchali, nie oglądali wydania specjalnego, które mieliśmy 10 kwietnia, to będzie debiut. To będzie debiut, zdecydowanie tak. Tak jest, Andrzeju. I od razu rzucamy Cię na głęboką wodę. Mam dla Ciebie tak, wyniki wyborów. Ale, przepraszam, wyniki wyborów... samorządowych. A, tak. Rekonstrukcja do omówienia. Rzeczywiście, że... Aborcja, pakt imigracyjny, problemy lewicy, wiesz, ktoś potajemnie też nagrywa. Smoleńsk we wszystkich możliwych rozdaniach, łącznie z prezesem, który pod pomnikiem... używając kombinerek próbował rozmontować wieniec smoleński. Chciałbym kiedyś Państwu naprawdę poprowadzić, Tobie też, Beato, taki program, w którym nie byłoby o Panu Danielu, wiesz. Niestety tym razem się nie uda, będzie Pan Daniel w wielu odsłonach, a przy okazji Pana Daniela trochę pospekulujemy, bo mamy przymiarki do Eurolist Prawa i Sprawiedliwości, będzie się działo. Zapraszamy na stan wyjątkowy. Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka, Beata Lubecka. To jest stan wyjątkowy. Szanowna Beato, tak sobie patrzę na wyniki wyborów i powiem rzecz trywialną, ale miejmy to za sobą. Każdy może znaleźć taką statystykę w tych wyborach samorządowych, która pokaże, że on te wybory wygrał. I przez ostatnie dni słyszeli Państwo bardzo intensywne przekonywania wszystkich liderów, że to oni zwyciężyli. Wyobraź sobie nawet Włodzimierz Czarzasty. Nawet? Naprawdę tak. Powiedział, że wygrał? Nie, tak. Że. Naprawdę. Nie wierzę. Znaczy, może, że nie wygrał, się... ale... Jest to... ale skąd to w niego dobry humor? On przedstawił to w ten sposób, że jest wizjonerem. To znaczy, że on przewidział porażkę i z tego powodu należy mu się dalsze szanowanie lewicy. No to ciekawa koncepcja, naprawdę bardzo ciekawa koncepcja. No ale przecież słyszymy, że już tam takie są ruchy podskórne, że może by jednak zmienić liderów. Na pewno to nie nastąpi przed wyborami do Europarlamentu. To nie miałoby zresztą żadnego sensu. No już komitet jest zarejestrowany, jakby nie patrzeć. Na czele komitetu stoi Robert Biedroń. A umówmy się, że pan Włodzimierz jest przywiązany do komitetu. A Też, więc przed wyborami europejskimi nic się nie wykrzaczy, można powiedzieć, ale potem, no nie wiadomo. Dobrze, ale wróćmy do tego fundamentalnego pytania. Kto wygrał? Czy twym zdaniem zwyciężył pan Donald kierownik, czy pan prezes Kaczyński naczelnik? Jeden i drugi trochę. Ale w liczbach rzeczywistych jednak, w liczbach rzeczywistych Prawo i Sprawiedliwość, jakby nie patrzeć, wygrało. Tak, ale... 4 941 092 głosów, 34,27, a pan Donald 4 409 607 głosów, 30,59. No tak może być, no prawie łeb, ale jednak ze wskazaniem na Prawo i Sprawiedliwość, jakby nie patrzeć, no ale będą mieli mniej sejmików, których mogą rządzić. Jeszcze nie wiadomo, czy będą rządzić na Podlasiu. Tam cały czas to się przecież waży. Mamy, drodzy Ważą Państwo, się losy tego sejmiku. Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w 9 sejmikach. Przy czym, tak jak powiedziała Beata, jest wielce prawdopodobne, że oni w części z nich po prostu nie zbudują koalicji. Bo no bo nie mają koalicji. No, tak od początku właściwie, od wielu, wielu lat się zachowują, że nie wyhodowali sobie zaczynanego koalicjanta i w związku z tym również na tym poziomie sejmików wojewódzkich trudno ich tych koalicjantów znaleźć. No. Tutaj takim języczkiem uwagi, o którym już powiedziałam, jest to Podlasie. Tam jest taki pan, o którym też rozmawialiśmy, też poza anteną. Taki pan, który był bohaterem memów. No i teraz jest kuszone podobno, ale czytałam ostatnio na waszych stronach, że był w Sejmie, rozmawiała z nim wasza reporterka i mówi, że on właściwie to nie uczestniczy w tych negocjacjach, on jest taki mały pikuś, to się wszystko odbywa na wysokich szczeblach, ale suma summarum może skończyć się tym, że to się będzie przeciągało w czasie, bo ten pan, on się nazywa Stanisław Derehajło, tak mówię dobrze? Pan Areczek. Tak, pan Areczek. Znaczy on nie on jest Areczkiem, to jest, chodzi o memy, drodzy tak, państwo, tu omawiamy tak, memy. Tak. Działacz Konfederacji, który wcześniej był w porozumieniu, chociaż ja nie wiem, czy on jeszcze jest w porozumieniu, whatever. No w każdym razie pan Stanisław chyba chciałby jednak wylądować suma summarum na koniec w Sejmie. Tak, no bo od niego będzie... Jeśli
Krzysztof Bosak wystartowałby do Parlamentu Europejskiego. Bo Krzysztof Bosak jest stamtąd posłem. Jestem winien Państwu sprostowanie, bo mi samemu się te wyniki przed oczami dwoją i troją, zanim powiem, kto moim zdaniem wygrał. Bo ten wynik, który Państwu powiedziałem, że PiS wzięło 9 sejmików, to jest wynik z poprzednich wyborów. W 2018 roku oni 9 sejmika wygrali, a w 8 rządzili. W tym razem sytuacja jest taka, że wzięli 7 sejmików. Ale będą rządzić 5. Rządzić w 5. W 4. I do tego Donald Tusk się odwołuje, że mają szansę maksymalnie w 5 sejmikach rządzić. No dobrze, tylko wszystko oceniamy przez pryzmat oczekiwań. A oczekiwania były takie, że po tym jak Kaczyński stracił władzę, po tym jak powstała nowa koalicja i zaczęła rugować PiS z TVP, ze spółek i tak dalej, to wybory samorządowe miały być naturalnym krokiem w dalszej erozji Prawa i Sprawiedliwości. I to nie nastąpiło. Nie nastąpiło. Co więcej, to właśnie jest taki tlen. Kroplówka dla Prawa i Sprawiedliwości. I to też umacnia pozycję prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Już teraz nie będą tacy, którzy będą podważać jego przywództwo. No nie. No zwycięzców się jednak nie osądza. Więc Jarosław Kaczyński może być teraz spokojny i nie przewiduje też póki co jakiegoś rozpadu w Prawie i Sprawiedliwości. Więc pod tym względem Prawo i Sprawiedliwość jest zdecydowanie do przodu. Zdecydowanie. Drodzy Państwo, na czym polegała obawa w szeregach Prawa i Sprawiedliwości PiSu jeszcze dwa miesiące temu to na 100% na początku roku. No nastroje były minorowe, jeden zdecydowanie. Jeden sejmik ocalimy, panie redaktorze, jeden sejmik. A jak jeden sejmik ocalimy, no przypominam, że oni po tych ostatnich wyborach mieli w 8 rządzili. To się potem trochę skomplikowało, bo były rozłamy, stracili władzę na Śląsku. Nie wchodząc w szczegóły, połowę właściwie kraju kontrolowali. Co im to dawało? No to im dawało posady dla działaczy. I teraz będą posady. No dobrze, ale wiesz co, miesiąc temu, jak się rozmawiał, czy dwa miesiące temu, mówili, będziemy tylko w jednym sejmiku, a to znaczy, że nasi ludzie stracą pracę i będzie wkurzenie w partii. Dzisiaj, kiedy Kaczyński będzie rządził hasłowo w tych 5 sejmikach, no to aż takiego wielkiego wkurzenia nie będzie. To znaczy, ludzie w terenie znajdą robotę. Więc w tym sensie, jeżeli celem Tuska było doprowadzenie do zmniejszenia, osłabienie pozycji Jarosława Kaczyńskiego i erozję wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, to o czym ty mówisz, że tam by się pojawiły głosy, że prezes już nie wygrywa, żeby go odsunąć, że ludzie nie mają roboty, no to te głosy teraz ucichną, no bo jeżeli da ludziom w 5 regionach robotę, to jest całkiem nieźle. Ale rzeczywiście, że tak. No a przecież jaki był cel ze strony koalicji rządzącej, czy też bardziej koalicji obywatelskiej, żeby pozbawić Prawa i Sprawiedliwości wszystkich sejmików. No oprócz może tego na Podkarpaciu, no bo to jest po prostu nie do wygrania. Absolutnie Podkarpacie to jest tradycyjny bastion Prawa i Sprawiedliwości i to jest po prostu nie do odbicia. No ale taki był plan. To był plan maksimum, żeby po prostu już dojechać Prawa i Sprawiedliwość. No nie udało się. Nie udało się. Pytanie, dlaczego się nie udało? Dobrze, i teraz tak. Jeszcze spójrzmy to, drodzy Państwo, w porównaniu z wyborami parlamentarnymi. Pisma teraz, w wyborach samorządowych, na poziomie sejmików 34%, tak jak powiedziałem, z ułamkiem. Wtedy mieli 35% z ułamkiem. No zmiana jest śladowa. Koalicja Obywatelska wówczas miała na jesieni 30,7, teraz ma 30,6. A zatem no, do tego odwołuje się Donald Tusk, który broni osiągnięć swojej partii. Bardzo proszę, Donald Tusk tak tłumaczy, że jednak te wybory wygrał. Utrzymano w związku z tym, jeśli chodzi o poparcie ogólnopolskie, mniej więcej status quo z 15 października. Zobaczcie, jak rosną oczekiwania i ambicje ludzi po naszej stronie. 15 października, mimo że też na pierwszym miejscu był PiS, wszyscy zwolennicy zmiany wpadli w euforię. Jest. Pamiętam ten krzyk, sam krzyczałem. Dzisiaj mamy taki sam wynik. I ludzie mówią, powinno być więcej. Jasne, że powinno być więcej. Ale do tych faktów, do tych liczb chcę dołożyć, o tym już mówiłem publicznie w mediach społecznościowych, w polskich miastach. I nie mówimy tu o największych miastach, tylko mówimy o wszystkich polskich miastach, o całej puli. PiS może mówić o klęsce, nie o porażce. Z całą pewnością mocną pozycję PiS utrzymał na polskiej wsi i w regionach wschodnich. Ale jeśli chodzi nie tylko o głosy, ale także o odbieranie władzy PiS-owi na poziomie województw, to tutaj no, 11-5 to naprawdę nie jest 8-8. Więc z mojego punktu widzenia to, że dzisiaj mamy 11-5 w sejmikach, a było 8-8, to nie gniewajcie się, ale ja nie będę udawał, bo to i tak intelektualnie byłoby dla mnie nie do zniesienia, że to jest porażka. Nawet jeśli ktoś chciałby te ode mnie takich definicji czy takich słów. Więc
Dla mnie ten wynik jest raczej motywacją, potwierdzeniem tego, co stało się 15 października. Wiemy, że ta frekwencja była 20% mniejsza nawet i wiemy, że w tej absencji, w tych 20%, które nie poszło na wybory, przygniatającą przewagę mieli ci, którzy głosowali na nas 15 października. I to jest z jednej strony, to jest sygnał. Nie jest tak łatwo zachęcić szczególnie młodych, żeby do tego stałego wysiłku wyborczego, ale to jest też sygnał optymistyczny. Jestem przekonany, że znajdziemy sposoby komunikacji i taką motywację, żeby więcej młodych ludzi znowu poszło do wyborów i to powinno oznaczać lepsze wyniki dla koalicji 15 października. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, bo wiecie, to każdy ma swoją intuicję, ale znaczy mi się bardzo nie podobała ta taka awanturka, jeśli chodzi o nawet powiedziałbym tak personalnie, lidera Lewicy i marszałka Sejmu. Wiele słów było niepotrzebnych. Ja rozumiem emocje. Sam bardzo przeżywam kwestie praw kobiet i jestem też bardzo zaangażowany. Nie sądzę, żeby to miało jakieś takie kluczowe znaczenie, ale generalnie jak się ludzie kłócą, to inni tego nie lubią oglądać. No, dla mnie to jest proste jak drut i nie wymaga jakichś politologicznych analiz. Nie warto się spierać, nie warto mówić o sobie lekceważąco albo tak nieprzyjemnie. Dobrze, Bato, to zastanówmy się, jeżeli plan maksimum był rzeczywiście taki, wypchnąć Kaczyńskiego maksymalnie z samorządów po to, żeby nie miał roboty dla ludzi, wywołać ferment wewnątrz PiSu. Tego się zrobić nie udało. To dlaczego się zrobić tego nie udało? Pierwszym elementem jest znacznie niższa frekwencja. 3/4 jesienią, połowa teraz. Dlaczego część ludzi, tu sam to przyznaję, w dużej mierze zwolenników obecnej władzy, przeciwników PiSu, dlaczego oni nie poszli głosować? No i to jest bardzo dobre pytanie, dlaczego nie poszli głosować. No to przecież przede wszystkim to jest najmłodszy elektorat, który po prostu nie pojechał do domu ponownie po wyborach, świętach Wielkiej Nocy, nie pojechał z powrotem do domu, gdzie jest zameldowany. No i nie głosował, bo to są przecież jedyne wybory, w których trzeba zagłosować tam, gdzie jesteś zameldowany. Tak, jest utrudnione głosowanie gdzie indziej. No trudno wziąć po prostu zaświadczenie i pójść w miejscu, gdzie mieszkamy. To na pewno mógł być ten element. Zresztą no, to też zwracają uwagę politolodzy, ale też może jednak jest to żółta kartka w tym sensie, że wyborcy koalicji rządzącej nie są do końca zadowoleni, usatysfakcjonowani tempem tych zmian. Oczywiście wiadomo, że wszystkich zmian nie da się wprowadzić, no ale jednak apetyty były bardzo mocno rozbudzone i wydaje mi się, że na przykład no, takie związki partnerskie, no nie można było tego jakoś wcześniej zrealizować. Dobrze, ale to właśnie chcę to zapytać. Czy twoim zdaniem jest tak, że obóz władzy nie realizuje spraw fundamentalnych, światopoglądowych, takich jak aborcja, związki partnerskie, albo za wolno rozlicza Prawo i Sprawiedliwość, albo podejmuje działania, które są społecznie trudne czy nieakceptowalne, na przykład podniesienie VAT-u na żywność, ograniczenie wakacji kredytowych, brak obiecanej kwoty wolnej od podatku, 60 tysięcy. Gdzieś tam ona majaczy, że w tej kadencji, no ale zero konkretów. Tego nie będzie, raczej tego nie będzie. Czyli który z tych elementów? Sprawy światopoglądowe twoim zdaniem? Sprawy gospodarcze, które mogą dotyczyć ludzi? Czy rozliczanie PiSu idzie nie tak, jak iść powinno? Nie, no myślę, że rozliczanie PiSu to akurat jest ten komponent, który jest idzie całkiem do przodu, można powiedzieć. Przecież no wydaje mi się, że wejście do domów między innymi Zbigniewa Ziobry to nie był przypadek, że akurat taki termin. No to jednak. A to miało pomóc, twoim zdaniem? Żeby wygrać? Moim zdaniem tak. A czy pomogło? No to i trochę tak, i trochę nie. No, te wszystkie apety nie zostały jednak zaspokojone, no bo plan maksimum był zupełnie inny. No. A wyszło jak wyszło generalnie, więc... przecież miały być sondaże, które jeśli chodzi o ten podniesienie tego VAT-u, znaczy powrót do VAT-u 5%, jeżeli chodzi o żywność. Partia miała sobie zrobić taki sondaż wewnętrzny i wynikało z niego, że akurat ich wyborcy nie będą tam specjalnie narzekać na to generalnie, że tam to nie będzie aż tak bardzo mocno ich po kieszeni nie uderzy. Ale za to dało bardzo dobre paliwo stronie przeciwnej, opozycji, która tym bardzo mocno grała na finiszu kampanii i w ten sposób też mobilizowała swoich zwolenników.
Drodzy Państwo, jak słyszą Państwo Donalda Tuska, który przekonuje, że, no, że wygrał te wybory, będzie rządził w wielu sejmikach, to prawda, tylko jakby z punktu widzenia interesu politycznego Donalda Tuska sejmiki są kompletnie nieistotne. To znaczy o sejmikach myślą ci, zwłaszcza opozycja chce wygrywać w sejmikach, dlatego że musi dać pracę swoim ludziom, to o czym wspomnieliśmy. Dzisiaj Tusk ma naprawdę bardzo dużo pracy dla swoich ludzi, jeżeli chce taką dać. Inna rzecz, że on nigdy szczególnie swojej partii nie poważał i nie szczególnie walczył o posady dla swoich ludzi w terenie. Więc jeżeli on się dzisiaj chlubi, że PiS będzie rządził w 5, a my będziemy rządzić w 11, to jest czysta arytmetyka, bo z jego punktu widzenia władza w sejmikach nie jest taka istotna. Jak ktoś ma władzę rządową, to naprawdę sejmiki nie są takie ważne. Natomiast ważne było dobicie Kaczyńskiego, dobicie polityczne dla jasności. Te wybory, tak jak Państwu mówimy, no dały PiS-owi tlen. Pokazały, że 1/3 aktywnego politycznie elektoratu, twardego, takiego, który chodzi na wybory, to są ludzie, do których nic nie dotrze. Czy Obajtek hasłowo przywłaszczał, przytulał, czy nie przytulał, czy ktoś kradł, czy nie kradł, czy były jakieś inne przekręty w instytucjach państwowych. Czy pompowano spółki Skarbu Państwa? Nie ma to żadnego znaczenia. Ile tam absolutnie zarobki, jakie były? Kompletnie dla tych ludzi to nie ma znaczenia. To nie są ludzie, których przekonuje coś innego niż Jarosław Kaczyński. I te wybory pokazały, że Tusk ma stałe poparcie 30%. On odbudował rzeczywiście koalicję obywatelską. Bez niego by się to na pewno nie udało. To w ogóle nie ma takiej opcji. Ale on w sytuacji niższej frekwencji no jednak nie jest w stanie z PiS-em wygrywać. I widać, że część tego ruchu, który na jesieni dał mu władzę, nawet jeżeli to był ruch dzisiaj ograniczony przez te uwarunkowania, o których Beata mówi, czyli trudność wzięciu zaświadczeń, udowadnianiu itd., no to jednak jest tak, że widzimy dzisiaj, że o wiele bardziej ludzie się w wyborach parlamentarnych organizowali czy mobilizowali przeciwko Kaczyńskiemu, a nie szczególnie mieli się ochotę mobilizować teraz, żeby pomóc Tuskowi. Więc w tym sensie to też nie jest tak, że Donald Tusk jest w szczęśliwej sytuacji, a może nawet też, jeżeli rządzi w 11 sejmika. A może to też było tak, że właśnie ten elektor pomyślał sobie, no dobrze, już zrobiliśmy swoje, odsunęliśmy PiS od władzy, no i generalnie teraz mamy już wolne, możemy sobie wyjechać i nie musimy absolutnie teraz głosować. No to już nie jest takie istotne. No to w takim razie jest to jednak wina po stronie koalicji rządzącej, czy też w ogóle po stronie koalicji rządowej, że no nie mobilizowali swojego elektoratu, nie zrobili tego, odpuścili po prostu, nie wiem, no. Jeszcze dwa wątki chcę cię zapytać, bo Tusk dzisiaj z tego tłumaczy się też Włodzimierz Czarzasty, rozmawiali, mieli startować razem w tych wyborach i Tusk mówi dzisiaj, kiedy wydaje się po tych wynikach, będziemy jeszcze mówić o Lewicy, która jest w fatalnej sytuacji, ale jeżeli popatrzeć na te wyniki, powtarzam, Koalicja Obywatelska 30,6, Lewica 6,32, to są to elektoraty w dużej mierze się tolerujące, czyli gdyby wystartowali razem, niewielu pewnie byłoby zwolenników koalicji, którym nie podoba się Lewica, albo lewicowych, którym się nie podoba koalicja. Pewnie jacyś by byli, ale razem mniej więcej mogłoby to dać 35-6%. Mogłyby się sumować, tak. I teraz posłuchajmy ich. Tusk się tłumaczy, dlaczego do tego nie doszło. Czarzasty także się tłumaczy, dlaczego do tego nie doszło, bo to dałoby im taką psychologiczną przewagę. Po prostu wygraliby arytmetycznie te wybory. Bardzo proszę, dwaj liderzy. Znam wyborców bardzo dobrze Koalicji Obywatelskiej i w Warszawie, ale na przykład na moim Pomorzu. I to nie jest elektorat, o którym ja bym powiedział, że to jest elektorat lewicowy. To jest elektorat różnorodny, ludzi z aspiracjami, to są tacy też ludzie ambitni. Na pewno jest to elektorat proeuropejski, na pewno taki zdroworozsądkowy, ale nie zawsze, nie wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej przepadają za bardziej takimi lewicowymi trendami czy hasłami. I zawsze jest ryzyko. Kiedy idziesz razem, jest ryzyko i kiedy idziesz osobno, jest ryzyko. Przecież ja nie ukrywałem, że od samego początku jeszcze, przed 15 października i przed tymi wyborami samorządowymi, ja zawsze jestem otwarty na tę ewentualność startu koalicji 15 października. Bo wtedy to byłoby bardzo czytelne. Wszystkie partie, które tworzą rząd, te partie, które pokonały PiS, które wzięły na siebie odpowiedzialność za rządy w Polsce, mogłyby pójść razem do wyborów i wtedy oczywiście wyborcy nie mieliby takich dylematów, tak mi się wydaje. Ale jak Państwo wiecie, decyzję, no na przykład Trzecia Droga poinformowała bardzo szybko i lojalnie, nie mam żadnych pretensji, że nie jest zainteresowana takim scenariuszem i każdy ma własny rozum. Każdy ma własne kalkulacje, ja to szanuję. Natomiast ja nie bardzo wiem, dlaczego wy ciągle mnie pytacie o to, czy nie żal mi
tego wyniku, bo ja jestem zadowolony z wyniku Koalicji Obywatelskiej. Znaczy, nie wiem, na czym miałby polegać, wiecie, szczerze powiedziawszy, mój błąd. Kto miał jakiego typu kalkulacje? Z mojego punktu widzenia jestem szefem partii, która uzyskała najlepsze w historii wyniki wyborów samorządowych. Nigdy wcześniej nie dostaliśmy tylu głosów. Odbiliśmy sejmiki, jesteśmy największą partią po tej stronie demokratycznej. To się potwierdziło, więc wybaczcie, ale nie zagram roli, którą niektórzy piszą, że jestem jakoś przygnębiony tym, co się wydarzyło. My żeśmy się próbowali 5 lat temu dogadać z PSL-em, nie udało się. Efekt był taki, że PSL wziął 12%, my wzięliśmy 6% i PiS rządził w 6 województwach więcej. W tym roku nie udało nam się również dogadać z Platformą Obywatelską. Donald Tusk popełnił błąd, nie biorąc was na listy. Nikt nikogo nie bierze na listy, tylko można zawrzeć koalicję. Nie zawarliśmy koalicji, to nie jest błąd Donalda Tuska, po prostu była taka decyzja. W związku, ja panu powiem, co by było, gdybyśmy podpisali tę umowę. PiS by rządził w 2 województwach, a nie w 5 czy w 6, jak to ostatecznie będzie wyglądało. Więc jak słyszą państwo, oni się w taką trochę polityczną mowę trawę uciekają, to znaczy nie odpowiadają jasno. Nie wiem, jak ty to oceniasz. Ja miałem takie informacje, że Tusk uważał, że jest w stanie wybrać te wybory samodzielnie i nie chciał dawać Czarzastemu tlenu, tym bardziej, że w jego długofalowych planach po prostu nie ma lewicy, bo lewicą to jest Platforma. No i ja też miałam takie informacje, że tak jest właśnie gry plan, żeby zmarginalizować to lewicę. No to się nie udało. Marginalizacja się udała. No tak, ale nie na tyle, żeby generalnie nie na tyle, żeby ich wyeliminować. No. Natomiast zdumiewająca jest jednak reakcja lewicy, która no tak przynajmniej na pierwszy oka, no to jest robienie dobrej miny do złej gry. Absolutnie. Tak jakby tam nie było jakiejś głębszej refleksji. No chyba, że przed nami się to bardzo mocno maskuje. Wróćmy do tego Włodzimierza Czarzastego. Proszę popatrzeć, jak on tłumaczy, że powinniśmy być mu wdzięczni w ogóle za ten wynik, bo on po prostu przewidział, że przegrają. Bardzo proszę. Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Nadzwyczaj wyluzowany, wydaje mi się. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Luz jest cechą immanentną mojego charakteru. Czyli luzak Włodek. To ładne. To brzmi jak nazwa ptaka. No, raczej konia. No dobrze, to krótka piłka na okładkę, na początek. Czy lewica powinna zmienić swoich liderów? Tak czy nie? Nie uważam. Ma pan kaca? Nie. Politycznego? Nie. Jest pan największym przegranym tych wyborów. Wie pan co, trochę, proszę państwa, trochę inaczej na to patrzę. Nie wiem, czy pan zna taką książkę Markeza Kronika Zapowiedzianej Śmierci. Tam generalnie rzecz biorąc wszyscy wiedzą, co się wydarzy, a jak się wydarzy, to się wszyscy dziwili, że się wydarzyło. Pan wiedział, że stracicie ponad 2 punkty procentowe w stosunku do 15 października. Znaczy, ja wiedziałem jedno i nie tylko ja wiedziałem jedno. To jest, proszę pana, taka sytuacja w wyborach samorządowych. 5 lat temu też mieliśmy 6%. Partie takie, które mają w granicach tam 7-8-9%, czyli takie jak Polska 2050, jak PSL, jak Lewica, muszą w momencie, kiedy idą te wybory, a wybory są głównie w obwodach 5- i 6-mandatowych, szukać partnera. Bo jak go nie znajdą, nie biorą mandatów. Czy nie powinien pan wziąć tej porażki na klatę? Ale ja wszystkie porażki... I powiedzieć, okej, zawaliłem, odchodzę. Ale proszę pana, ja wszystkie porażki zawsze biorę na klatę. 5 lat temu byliśmy poza Sejmem, wzięliśmy 6% w wyborach do sejmików. Potem były wybory, wróciliśmy do Sejmu. Potem ostatnie wybory, pół roku temu, udało nam się zdobyć 9%. Po raz pierwszy od 18 lat wróciliśmy do rządu. W tej chwili mamy 6%, tak samo jak 5 lat temu. Wszystko biorę na siebie. Bo ale poda się pan do dymisji? Zrezygnuje pan z współprzewodniczenia Lewicy? Ale o takich rzeczach to decyduje partia. Jak to? Partia widzę, za pana decyduje? Nie widzę. To człowiek chyba jest, powinien decydować, czy chce nadal być liderem, czy nie. Człowiek powinien być odpowiedzialny
Ja chcę być nadal liderem, dlatego że w tej chwili trzeba doprowadzić do dobrego wyniku w ramach wyborów europejskich i jeżeli ktoś ma w głowie takie stabilne myślenie o tym, co się mogło zdarzyć, co się zdarzyło, a ja akurat w tej sprawie, mówię teraz o sobie osobiście, ja akurat w tej sprawie wiedziałem, jak ten system zadziała. W związku z tym nie jest to, powiem szczerze, bez żadnej zarozumiałości i arogancji, nic nowego dla mnie. Kronika zapowiedzianej śmierci. Drodzy Państwo, ze względu na to, jak działa ordynacja, KKW Lewica, Komitet Wyborczy Lewicy, 6.32, tak jak powiedzieliśmy. Wiesz, to nawet nie wygląda jeszcze tak źle, jak to, co powiem za chwilę. Bo oni już się boję. W skali kraju, słuchaj, w skali kraju będą mieli 8 radnych. Tak, na 505... 8 radnych w 16 regionach statystycznie. No to jest jakiś promil, bo pół lewicowca na sejmik, bo tych mandatów w całej Polsce to jest 552. Tak, no to... dla przykładu PiS ma 239 radnych, Platforma, Koalicja 210, Trzecia Droga 80. To jest ten top. Konfederacja miała trochę lepszy wynik arytmetyczny, ale ze względu na ordynację układanki w poszczególnych regionach, gdzie te mandaty są dzielone, oni będą mieli 6 mandatów. No ale umówmy się, no, nie mieliśmy przekonania, że Konfederacja jest szczególnie wielkim ugrupowaniem. To jest dla nich i tak sukces, chyba są pierwsi ich radni samorządowi. Ale 8 mandatów w 16 regionach, no, dla partii koalicyjnej. Sobie, to po prostu masakra. Było takie baty, to taki łomot, naprawdę, no podwójny. No, a pan Włodzimierz mówi, że to ordynacja. No jest to ordynacja. No zawsze trzeba znaleźć po prostu jakieś wytłumaczenie, żeby przykryć tą swoją porażkę na dobrą sprawę. No, no źle to wygląda. Źle to wygląda. Dobrze, czy twoim zdaniem w ogóle mają pomysł na swoją przyszłość? Na razie nie wydaje mi się, że mieli takie pomysły. Mam wrażenie, że to jest jednak takie trochę zaglinanie rzeczywistości, że dobrze, teraz dojedziemy do wyborów do Europarlamentu, zobaczymy, co się wydarzy i dalej będziemy się martwić. No takie mam wrażenie, chociaż mogę się mylić oczywiście. Natomiast no, takie zewnętrzne objawy są takie, że przynajmniej jeśli chodzi o szefostwo, to tam chyba jednak brakuje jakiejś takiej głębszej refleksji. Natomiast idąc bardziej w dół... No to, proszę, już to jeszcze ci przerwę, bo to może być ciekawe. Może to by przemówiło do pana, słuchaj, Włodzimierza, albo do pani Anny Marii Żukowskiej, która jest szefową klubu. Otóż zrobiliśmy taką symulację. Ale znaczy zrobiliśmy? Michał Nadalski, u nas w Onecie zrobił taką symulację. To jest nasz specjalista od danych. I słuchaj, no on zrobi prostą symulację. Jak te wyniki samorządowe przełożyłyby się na układ w parlamencie, gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz. I teraz tak. Gdyby tak było, to słuchaj, w sumie wszyscy powinni być zadowoleni. PiS miałby jeden mandat więcej, Konfederacja 2 więcej, Trzecia Droga 3 więcej, Koalicja Obywatelska 3 więcej. A Lewica? 11 mniej. Powiem ci więcej, bo Michał szedł do okręgów konkretnych. Pamięta, że Włodzimierz Czarzasty wszedł z drugiego miejsca w swoim sosnowieckim okręgu. Ale tak o włos, ale włos przecież. To byłby teraz już bez włosa. No to właśnie, to już nie byłoby Włodzimierza Czarzastego w Sejmie. Anna Maria Żukowska też by prawdopodobnie nie weszła. Taki jest sukces Lewicy w tej chwili. Taka jest skala tego ogromnego sukcesu Lewicy w tych wyborach. Wiesz co, a może to jest taki case generalnie, że no trochę jednak zostali pobijani, więc na razie, wiesz, nie mogą dojść do siebie. Może to jest właśnie tego typu reakcja psychologiczna, no. Ale mają za to przekonanie, słuchaj, że ktoś ich podsłuchuje, wiesz? A w Sejmie? Tak. W Sejmie, że ktoś ich podsłuchuje. Tak, ale ty też masz takie wrażenie, że to jest Polska Watergate? Myślę, że to jest spora przesada. Drodzy Państwo, doszło do tego, że zamknięte posiedzenie klubu Lewicy, na której omawiali wielką strategię, która miała ich postawić na nogi, żeby z tych 8 mandatów zrobić 800 na przykład. Cudowne rozmnożenie. Ono zostało, no, Lewica potrafi ich rozmnażać. Więc ono zostało tak zupełnym przypadkiem do telewizji sejmowej wpuszczone zakładowo i można sobie było na przykład siedzieć tam w hotelu poselskim i albo nagle w barze za kratą i coś tam pożywiać się. I można było zobaczyć sobie wielką strategię, którą tam Czarzasty rozrysowuje gdzieś na tablicy kredowej oczywiście. No, Lewica jest nowoczesna. Więc można było popatrzeć tę strategię, tylko to problem polega na tym, że to już chyba było po wyborach, chyba, wiesz, więc... No to już było po wyborach. To właściwie jaki byłby w tym sens, żeby tam chcieć posłuchać, co też kombinuje teraz Lewica, jakie są jej tajne plany? No raczej to wygląda rzeczywiście, że system się
trochę zbiesił, tak można powiedzieć. Tam była jakaś, nie wiem, kontrola systemu, czy operacyjnego, czy coś ten deseń. W związku z tym, no chyba system się zbiesił. Aczkolwiek nie, no, nie jest to zły pomysł, żeby to sprawdzić jednak, bo tam przecież Anna Maria Żukowska zgłosiła to, czy też miała zgłosić do ministra cyfryzacji, czyli do swojego kolegi Gawkowskiego, żeby to po prostu nadał temu bieg, żeby to sprawdził. No bo faktycznie, gdyby się okazało, że na przykład ktoś podgląda, podsłuchuje, jak na przykład jest zamknięte posiedzenie Sejmu i na tym posiedzeniu Sejmu posłowie rozmawiają o sprawach super ważnych, o bezpieczeństwie naszego kraju. No to, a tam byłaby bezpośrednia transmisja na Kreml. No to faktycznie... No, lepiej, żeby to oni sprawdzić. Oni zaczęli, posłowie lewicy, zaczęli snuć takie teorie, że to w razie siły ich podsłuchują. A wiesz, kto jest tą wrażą siłą? Kto jest tą wrażą siłą? Powiedz mi, proszę. Szymon Hołownia. Że on postanowi podsłuchiwać ich taktykę w sprawach aborcyjnych, bo jak wiadomo, aborcje się kłócą, w związku z tym uruchomił transmisję na cały Sejm. To ja uważam, że to jest bardzo logiczne, wiesz? Myślisz, że Szymonowi Hołowni by się w ogóle chciało coś takiego robić? No, chyba, że miałby to zrobić rękami swoich ludzi, rzecz jasna. No. Nie, no, to jest jak dla mnie teoria nieco naciągana. Dobrze, ale ja tylko wiesz, zauważam, bo to było w sali 102, to mi się to kojarzy z Rudym 102, widzę na lewicy też taki sentyment. A to jest ta sala 102, gdzie kiedyś było, gdzie były konferencje prasowe dla dziennikarzy, tak? To było dawno, dawno temu, no, to bardzo dawno temu. No siedzą tutaj, obradują. Dobrze, to, słuchaj, ale mamy jeszcze, spójrzmy na inny wymiar tych wyborów. Otóż pamiętają państwo, że przed wyborami parlamentarnymi były takie delikatne sugestie ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej, łącznie z Donaldem Tuskiem, żeby zagłosować na trzecią drogę, bo pojawiały się sondaże, które pokazywały, że oni są na progu, a jeżeli oni nie weszliby do Sejmu, to PiS nadal by rządziło. W związku z tym, teraz przed tymi wyborami Donald Tusk wystąpił z taką zaczepką, wiesz, żeby tym razem jednak głosować już na tych, co zgodnie z sercem. Trzeba. Zgodnie z sercem. Zgodnie z sercem trzecia droga obroniła swój wynik, czyli tak jakby tych wyryzygnowanych wyborców Tusk chciał im zabrać z jesieni, przyciągnąć do siebie. Ja teraz patrzę, słuchaj, i mamy wynik w parlamentarnych, mieli tych wyryzygnowanych i swoich 14,4, a teraz mają 14,2. Czyli to w sumie właściwie to samo, a zatem... Czyli wynikałoby, że wcale nie wyleasingowali tych wyborców od Koalicji Obywatelskiej, czyli jednak to był ten ich elektorat, nie powiem, tak, że wierny, sami... ale jednak ten, który chciał na nich zagłosować, a nie dlatego, że zagłosował taktycznie, żeby Prawo i Sprawiedliwość no jednak nie rządziło. Na to wszystko wskazuje. Posłuchajmy Szymona Hołownię na wieczorze wyborczym, który mówił tak oto. Trzecia droga stabilnie pokazuje, że jest rzeczywiście trzecią siłą polityczną w Polsce. Opowiadali nam i wróżyli, jak to będziemy mieli 9%, jak to będziemy mieli 8%, jak Polska 2050 to tylko Hołownia i dalej nic nie ma. Jak to, co zrobiliśmy 15 października, to dzięki charytatywnym, za które dziękujemy, głosom, które udzielono nam, żeby nas wesprzeć. Dzisiaj pokazaliśmy, jaka jest nasza realna siła. Nie można tej frekwencji, którą tu widzieliśmy, czy którą podawała Państwowa Komisja Wyborcza, ale też i całej tej otoczki, którą dzisiaj tu widzimy, obserwując wyniki poszczególnych ugrupowań koalicji 15 października, ale też i PiSu, traktować inaczej niż ostrzeżenia. Więc ja mam takie wrażenie, słuchaj, po tych wyborach, że jest dużo, i tutaj szukam odpowiednich słów cenzuralnych, ale w trzeciej drodze właśnie, wiesz. Ale zwłaszcza wobec lewicy. Bo ja słyszę, to już wiem, o jakie słowo ci chodzi. Tak, to takie słowo właśnie chodzi. Nie będziemy go tutaj absolutnie wymieniać. Ale właśnie o to słowo chodzi, bo trzeciodrogowcy, zwijmy ich drogowcami, będzie łatwiej. Drogowcy uważają, że wojna... Słuchaj, tylko zobacz. To jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Donald Tusk nie chce wziąć lewicy na listy, więc lewica uruchamia wojnę o ustawę aborcyjną, atakuje Hołownię, że nie wnosi ich na obrady Sejmu, no bo musi mieć jakieś paliwo. W finale atakuje lewica Hołownię, Hołownia się broni, generalnie mamy wojnę aborcyjną.
Po wyborach drogowcy mówią, lewica rozpętała wojnę aborcyjną, w związku z tym część naszych wyborców na nas nie zagłosowała, zagłosowała na PiS albo została w domach, w związku z tym jesteśmy wściekli. I tutaj użyję słowa cenzuralnego. Czy twoim zdaniem te tarcia między lewicą a trzecią drogą to jest rzecz poważna, która zaciąży na i na wyborach europejskich i na tym, co będzie dalej z tą koalicją? Czy na wyborach europejskich, to tego nie wiem, natomiast no, te tarcia myślę, że będą się jednak pogłębiać. Zresztą można było przewidywać, że to prędzej czy później nastąpi, dlatego że ta koalicja jednak jest dość egzotyczna. No, ideologicznie to się po prostu nie spina na dobrą sprawę, a konflikt wokół aborcji to bardzo mocno uwypuklił, bardzo mocno pokazał. W związku z tym im więcej będzie takich światopoglądowych rzeczy, tym obszarów do rozwiązania, no to tym bardziej te konflikty mogą się pogłębiać. No poza tym jest tutaj jednak rywalizacja, no bo skoro PSL uznało, znaczy trzecia droga uznała, że mają taki, a nie inny wynik, no to należy im się jednak trochę więcej w tym rządzie. Ale jednocześnie mam takie przekonanie, wiesz, że te 5,5 roku temu były wybory, PSL samo zdobyło 12, a teraz razem z Hołownią 14, uważają, że mogli dostać więcej, że to są wybory, które z racji swojego charakteru lokalnego promują PSL, w związku z tym jak PSL kiedyś mając 12, dzisiaj z Hołownią mają 14, jest przekonanie, mogliśmy wziąć więcej, tylko ta nieszczęsna lewica wyskoczyła nam tutaj z tą aborcją, z pigułką Dzień Po i z paroma innymi rzeczami, tak? Tak. Tak, no i teraz się właśnie będą kokosić i będą chcieli więcej po prostu jednak mieć tych konfitur, czy to rządowych, czy to w innych instytucjach. No jak najbardziej tak, no bo myślą sobie, no przepraszam bardzo, ale lewica, no to chyba to jest absolutnie niezasłużone. No ta rywalizacja będzie się pogłębiać moim zdaniem. Drodzy Państwo, Donald Tusk podkreśla to, że w 100 największych miastach Polski PiS przegrało pierwszą turę. To jest kolejna taka próba szukania płaszczyzny swego zwycięstwa. Czy powiedz mi, czy ciebie coś w tych wyborach na prezydentów miast zaskoczyło? Bo one nie są takim prostym starciem Platforma z PiS-em. Mamy dużą grupę prezydentów, którzy obronili swoje stanowiska, wygrali w pierwszej turze. W Warszawie Rafał Trzaskowski pokonał Tobiasza Pocheńskiego. No to było starcie z PiS-em. Tutaj mamy słaby wynik Magdaleny Biejat z Lewicy. No to to akurat było do przewidzenia, że Rafał Trzaskowski weźmie Warszawę. Pytanie tylko było, czy w pierwszej turze, czy w drugiej. No okazało się, że w pierwszej. W związku z tym to pokazuje, że jednak warszawiacy no najwyraźniej stawiają na Rafała Trzaskowskiego, kochają Rafała Trzaskowskiego pomimo tych korków, pomimo rozkopanych ulic, bo nie wiem, ale no naprawdę często słychać takie skargi. No panie, no to jest rozkopane, ile można czekać? No naprawdę jakby się jechał, taksówkarze zazwyczaj narzekają, bo przecież to no nie da się po prostu po mieście spokojnie jeździć. W związku z tym no Rafał Trzaskowski jest pewniakiem. I był pewniakiem. Tutaj PiS-owi będzie bardzo trudno wygrać wybory, żeby była jasność. Mamy w Szczecinie, Piotr Krzystek wygrał w pierwszej turze, startował z własnego komitetu, ale to jest jednak polityk dawniej związany z Platformą Obywatelską, oczy z Platformy przez jakieś wewnętrzne konflikty. Będzie to jego piąta kadencja w Bydgoszczy. Piąta kadencja to jest piękna już. Rafał tak. Bruski wybrany też 53% w Białymstoku. Czyli Łukasz Schreiber nie dał rady generalnie. Mimo, że pozbył się Szyldu. No 20 kilka procent to nie jest zły wynik, wiesz, ale... Jednak... Ale pozbył się Szyldu przecież w Prawa i Sprawiedliwości, tak? Bo na trochę się tak ukrył, tak. Tak. Truskolaski wygrał w Białymstoku, Aleksandra Durkiewicz w Gdańsku, Krzysztof Żuk, własny komitet, ale związany z Platformą, wygrał w Lublinie. No generalnie Marcin Krupa wygrał na Śląsku, on w poprzednich wyborach, on nie jest związany z PiS-em, ale w poprzednich wyborach PiS go poparło, wystartował z własnego komitetu, w Łodzi Hanna Zdanowska związana z Platformą. I teraz tak, no więc Tusk ma w tym sensie rację, ale umówmy się, nawet kiedy PiS rządziło, kiedy było najsilniejsze, to w dużych miastach kandydaci PiS-u nie wygrywali. No więc... nie wygrywają. No, miasta są po prostu z natury swojej bardziej liberalno-lewicowe niż konserwatywne. W związku z tym największe miasta po prostu też Prawo i Sprawiedliwość, umówmy się, odpuściło sobie. No tam specjalnie się tym nie przejmowało. Poza Warszawą, rzecz jasna, no bo Warszawa to jest jednak takie miejsce bardzo prestiżowe i trudno byłoby to w ogóle zaniedbać, odpuścić i dać sobie z tym spokój. Natomiast inne miasta, no tam nie było jakiegoś takiego, mówiąc kolokwialnie, parcia, żeby powalczyć o więcej. I mamy te pojedynki, które będziemy, drodzy Państwo, szczególnie śledzić. Z jednej strony mamy Wrocław, w którym zaskakująco Jacek Sutryk, poparty też jak niechętnie przez Donalda Tuska, bo tam lokalny lider Platformy chciał startować na prezydenta, poseł Jaros, ale Tusk uznał, że postawienie na Sutryka jest pewniejsze, mimo kontrowersji, które się
wokół Sutryka pojawiły w ostatniej kadencji, ale no, jego konkurentką została Izabela Bodnar z trzeciej drogi, popierana przez Polskę 2050 Szymona Hołowni. Wiesz, nie szkodzi jej na przykład to, zresztą brawurowo się do Sejmu dostała. Nie szkodzi jej to, że mąż ma zarzuty, wiesz, korupcyjne. Nie tylko mąż, ale chyba też szwagier. Również coś tam, że tak, jakieś tam były pieniądze. Ale za szwagra można nie odpowiadać. No tak, no nie szkodzi. Ale teraz z tego, co tam widzę w mediach społecznościowych, to Jacek Sutryk chyba trochę się wziął do roboty. Zresztą słyszę też od działaczy z Dolnego Śląsku, no, że Jacek wreszcie się wziął do roboty. Dużo pan Jacek rozsyła różnych rzeczy na temat. Tak, tak, ale też internauci w pewien sposób to demaskują, że w mediach społecznościowych samego prezydenta oczywiście jest przedstawiane, że tutaj spotkania się dzieją, że przychodzą ludzie zainteresowani, a potem jak to po prostu wygląda od kuchni, internauci pokazują, że tak pięknie to nie jest, bo tam może są po prostu sami tylko najbliżsi współpracownicy, albo tyle tych wrocławian, co kot napłakał, więc to tak pięknie nie wygląda. No, ale rzeczywiście Jacek Sutryk, można powiedzieć, że troszkę... chociażby to, że dzień po wyborach, bo długo unikał w ogóle odpowiedzi na to pytanie, to przecież cały czas mamy w tle kolegium humanum. Chciałem powiedzieć właśnie, że jest jednym z chwalebnych... Tak, dostał tego MBA-a. W tych wszystkich gronostajo jesiotrach się tam pojawiał. I dzięki temu co? Mógł zasiadać w radach nadzorczych spółek miejskich w innych miastach. No, ale słuchaj, drodzy państwo. Tak czy nie? Panie Jacku, no tak, ale słuchaj. To jest szczyt i teraz szukam słowa, wiesz, bo jest tryb wyborczy, więc mógł mnie pozwać. Ale powiedzmy, że to jest szczyt. Tam niedaleko Wrocławia są zresztą góry, więc okej. Okay. To jest szczyt. Jak można dogadać się? Ten numer jest stosowany, tylko on był stosowany na małą skalę między prezydentami gdzieś tam małych miast, których trudniej zauważyć. Jak prezydent Wrocławia może się dogadać z jakimiś prezydentami na Śląsku pod tytułem ja nie mogę zasiadać u siebie w radach nadzorczych swoich spółek, więc słuchaj, ty zasiądziesz u mnie, a ja już zasiądę u ciebie. I sobie będę jeździł, on do tych jeździł. Wiesz? Do tych i do Gliwic do chyba tychów, też sobie. Tychów. Do Tychów i do Gliwic, tak. A tam ci przyjeżdżali z kolei do Wrocławia. 123 tysiące, wiesz, w 2022 roku. To taka... Słuchaj, można powiedzieć tak. No, była taka Wallis Simpson, która mówiła, że nie można być za szczupłym i za bogatym, więc wiesz, no... pieniędzy nigdy dosyć, można powiedzieć. Tym bardziej, że pan prezydent chyba tam ma jakieś też zobowiązania kredytowe, jak spojrzysz w jego świadczenie majątkowe. No to dobrze, że ciężko pracuje, to mu na pewno pomoże teraz. Tak, ale tam jacyś aktywiści w Wrocławiu zastanawiali się, jak to jest możliwe, czy pan prezydent w ogóle ma czas na to, żeby zająć się swoim własnym miastem, tak na serio, skoro wyjeżdża do miast ościennych i tam zasiada w radach. Dolny Śląsk, Górny Śląsk, wiesz. No tak, no. Słuchaj, Kraków. Tu jest zmiana epokowa. Poza Gdynią, gdzie prezydent Szczurek, który to jest epoka, nie wszedł nawet do drugiej tury, więc będzie sensacja, ale mamy w Krakowie zasadniczą zmianę. Po prezydencie Jacku Majchrowskim, który rządził miastem 22 lata, odkąd były wybory, odkąd zostały wprowadzone wybory bezpośrednie, do drugiej tury weszli, to jest duża niespodzianka, poseł Platformy Aleksander Miszalski 37%, Łukasz Gibała 27%, były poseł Platformy, były poseł Palikota, ostatnio głównie miejski radny, który konsekwentnie walczył z Majchrowskim i liczył, że dostanie premię taką za krytykę Majchrowskiego. I zresztą chyba ubiega się o ten urząd chyba trzeci raz chyba się ubiega o ten. Tak, no Miszalski dostał takie, można powiedzieć, też turbo doładowanie, że znalazł się w drugiej turze. Myślę, że tutaj jednak swoje zrobił Donald Tusk, że przyjechał, namaścił, wypromował. No i to było to takie koło zamachowe, które wypchnęło pana Miszalskiego do drugiej tury. No i jest wielce prawdopodobne, że on może jednak wygrać. Chociaż Łukasz Gibała został poparcie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. I to jest zaskakujące, drodzy państwo. Gibała, no z PiS-em tylko to łączyło tylko to, że jego wujkiem jest Gowin. Który nie był w PiS-ie, ale wiadomo, że był bardzo blisko i był w obozie rządzącym. Dobrze, ale Gibała był posłem ruchu Palikota i kiedyś apelował, żeby wobec PiS-u zbudować kordon sanitarny, więc jeżeli teraz pani premier Beata Szydło, ona mówi właściwie wprost, że jej bliżej byłoby do Gibały, a lokalne struktury PiS-u mówią, głosujcie na wszystkich, tylko nie na Miszalskiego, no to wiadomo, na kogo głosujcie. No dobra, ale wiesz co, pojawiły się nawet plotki, wiesz co, że Barbara Nowak mogłaby zostać wiceprezydentem Gibały. Wiesz? Nie mów, naprawdę? Tak. A on podobno... czyli to już jest taki...
Ale wiesz, taki co, podobno, może być tak, że ludzie Michalskiego po to rozpowiadają, żeby Gibała musiał zaprzeczyć, odciąć się od niej. Ona jest popularna w elektoracie PiS-u w Małopolsce, zrobiła dobry wynik w wyborach samorządowych, a jak on się od niej odetnie, no to oni na niego nie zagłosują. Wiesz, taka wielopiętrowa intryga, co nie zmienia faktu, że to pokazuje, gdzie, dokąd to szaleństwo zaszło, bo PiS mógłby w ogóle wezwać, żeby nie głosować na nikogo. Żaden z nich nie jest, że tak powiem, na rękę PiS-owi, ale żeby nie pomagać urzędującemu posłowi Koalicji Obywatelskiej, jesteśmy w stanie poprzeć byłego posła ruchu Polikota. No, żeby sypiać się piach w trybunę. Absolutnie, żeby ten Michalski nie wygrał. No, to się nazywa chyba mądrość etapu. No to państwo, mądrość etapu to się chyba nazywa. Kończymy część pierwszą stanu wyjątkowego. W ramach mądrości etapu zastanowimy się, dokąd kierownik Donald Tusk chce poprowadzić swój rząd, żeby pokazać wyborcom, którzy nie wzięli zaświadczeń, albo nie chciało im się głosować, że jednak coś się dzieje takiego, że powinni się zmobilizować i dać mu po raz kolejny zwycięstwo w wyborach europejskich, które będą ważne. Ważne to jest psychologicznie przed kolejnymi przyszłorocznymi kluczowymi wyborami prezydenckimi. Na ten temat będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o, tak jak państwo powiedzieliśmy na początku, przymiarkach europarlamentarnych Prawa i Sprawiedliwości, bo w przyszłym tygodniu mogą już być listy albo daleko zaawansowane, przynajmniej jedynki i dwójeczki. To będą niespodzianki. Pan Tobiasz wróci chyba, o naprawdę. Cały na biało. Ze swoją słynną małżonką uważaną za Lady Macbeth polskiej polityki na razie nie pokazała nam w pełni swego oblicza. Na to liczymy. Będziemy rozmawiać także o Smoleńsku, bo była rocznica Smoleńska, ale przy okazji okazało się, że prokuratorzy kruszają. Wiesz, zajmowali się przez 8 lat Smoleńskim, byli twardzi, nieugięci, teraz kruszają. Teraz już czują, że mogą powiedzieć prawdę o panu Antoni. Ale mówisz teraz o prokuratorach zespołu Smoleńskiego. Ale mówisz też o szefie tego zespołu, rozumiem, tak? Krzysztof Schwarz, którego widzieliśmy w tym filmie słynnym. Tak. Reportażu Piotra Świerczka. Piotr Świerczek znowu konsekwentnie, za co chylimy czoła, zajmuje się Smoleńskim, namówił szefa tego zespołu Smoleńskiego. I teraz go było łatwiej namówić, jak zmieniła się władza. Zajrzymy mu też do kieszeni, bo on teraz dużo mówi, a za poprzedniej władzy dużo zarabiał, wiesz? No, tak. Ale mówisz, ty mówisz, że każdy ma kredyty, tak? Wiesz, ale... Ja cenię takie pragmatyczne podejście. Nie wiem, co tam... Nie będziemy panu... Teoretycznie pan prokurator. Oświadczenia majątkowe prokuratorów są jawne, ale nie będziemy tak mostkowi. Wystarczy, że panu wyliczymy tam chyba kilometrówki, też były wysokie. Dobrze, i prezes z kombinerkami. To naprawdę trzeba zobaczyć. Zapraszamy na ciąg dalszy stanu wyjątkowego. To jest stan wyjątkowy. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.